Witajcie moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam na drugi odcinek w naszej serii w grze UFC 5 Kariera Prakero. Lecimy z tematem, podpisujemy tutaj kontrakt, tak jak widzicie. Podpisujemy kontrakt i zobaczymy co będzie dalej. Tu mamy jakiś przypis, nie wiem o co chodzi, dobra, bierzemy dalej. Symulacja do czasu kolejnej oferty walki. Czyli co? Czyli już tutaj będzie, o, już mamy ten ekranik główny, mamy tą ofertę walki, mamy ewolucję zawodnika. I wiecie co? Dobra, najpierw może zobaczmy sobie tą ewolucję zawodnika, bo ja chcę zobaczyć jak to wygląda w ogóle, nie? Okej. Czyli tutaj mamy tak to porobione, stójka, grappling, wytrzymałość, odporność na rozcięcia widzę, że nie najwyższa. Zobaczmy sobie ruchy jeszcze. A, to są te ciosy tutaj naszego bohatera, czyli Prakero łysego gościa. Ej, ale nie chciałem tego. Dobra, czyli te kopnięcia, co on tu ma w ogóle? Jakie on ma te ciosy? Dobra, na pewno widzę, że kopnięcia okrężne to są, to jest jego mocna broń, kopnięcie w łydkę, bo ma na 3 gwiazdki, no ale to jest stójkowicz, więc to jakieś kopnięcia zahaczające, dziwne te kopnięcie. Jakoś chyba nie będę chciał go używać zbytnio. Aha. Ale okej, dobra. Tu mam jakiś zahaczający. Kurde, karateka normalny. Dobra, ale nieważne. Atuty. Co my tu mamy? Szalone nogi. Czyli to kopnięcia okrężne ze zmianą wykroczeń są szybsze i celniejsze. Puste miejsce. Mogę sobie wybrać jeszcze jedno, tak? Moi drodzy, co ja bym tu chciał? Na pewno, jeżeli chodzi o mnie, to tutaj te... Ciosy zużywam nie kondycji w rundzie pierwszej i drugiej, to jest ciekawa sprawa. Na pewno jeszcze chciałbym laserową precyzję, ale mogę mieć tylko dwa atuty, szalone nogi. I tutaj te ciosy proste Supermana oraz z obrotu są szybsze i celniejsze. Mniejsza kondycja, myślę, że tutaj możemy sobie to wziąć. Bo chodzi o to, że wiecie, no ja jestem stójkowiczem, więc będę tutaj potrzebował tych ciosów zadawać dużo. Zobaczymy jak to będzie wyjdzie w praktyce. Cofnijmy się tutaj jeszcze do tej ewolucji, bo mamy chyba trochę punktów, nawet więcej jak trochę. I porozdawajmy sobie. Dobra, myślę, że na początku trochę porówno, nie? Zawsze tutaj staram się wytrzymałość, tu regeneracja, odporność na urazy. Dobra, dajmy tutaj. Dajmy też w kardio, bo to jest ważne. Teraz odporność na rozcięcie ja bym tutaj zainwestował. Bo wiemy, że tutaj w tej części jest bardzo duży nacisk na to, więc myślę, że przynajmniej na 3 gwiazdki. Kardio też dam na 3, tutaj odporność też na 3. Regenerację dajmy na 3, tutaj szczęka też jest ważna. Okej, myślę, że tu będzie w porządku, trochę tych punktów wydaliśmy. Ale będę starał się to równomiernie robić, żeby nie tracić. Grappling, ewentualnie obrona przed poddaniami. Grappling, pozycja dolna. Zmiany pozycji w dolnej. Tutaj musimy dać trochę tutaj, bo chodzi o to, że wiecie, jak będę walczył z zapasikiem, na pewno będzie mnie obalał, więc muszę mieć w tej pozycji dolnej. Jednak to wszystko dobrze zrobione. W sensie muszę mieć po prostu większe umiejętności, tak? W stójce mamy wszystko na takim poziomie ok, więc nie będę tam nic ładował. Dajmy tutaj jeszcze tu. Ofensywa, może uderzenia w parterze, grappling. Dobra, jest na 2 gwiazdki. Ofensywa przy poddaniach, dobra, dajmy na 2. Tu już więcej nam punktów się nie rozda. Myślę, że jak na pierwsze rozdanie jest całkiem spoko. Zobaczmy sobie ofertę walki, moi drodzy. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, dodawania łapek w górę, do komentowania moich filmów, żeby zwiększyć zasięgi. No i pamiętajcie o dzwoneczku, żebyście dostawali nowe powiadomienia o każdym filmie, który się pojawił u mnie na kanale. Pierwszy przeciwnik będzie Marcelo Diaz z Brazylii. 3,5 gwiazdki umiejętności, kickboxer, czyli stójkowicz. Zaakceptujemy, mamy 4 tygodnie do walki, ten trening sobie zrobimy tutaj razem. Tu mamy informację od trenera Davisa.
Warto zagajać do innych zawodników, stwórz pozytywną relację, a w przyszłości zaowocuje to darmowym partnerem treningowym. Albo żyć kąśliwym docinkiem, a fani zapalą się do walki. Tylko uważaj, bo im więcej szumu na wczesnym etapie kariery, tym większy zafunduje sobie upadek, jeśli przegrasz. No właśnie. No właśnie, to też trzeba mieć na uwadze. Co się zmieniło? Zobaczcie, trochę się pozmieniało tutaj. Mamy inne te ikonki. Punkty tygodniowe są tak, jak były. Ta forma, jest szum medialny. Okej. Okay. Co my tutaj musimy zrobić? Mamy ile? 2,5 gwiazdki, nasz przeciwnik ma chyba więcej, ale to jest nieważne. Tu możemy zaprosić, obejrzeć taśmę. Myślę, że najpierw byśmy jakiś sparring sobie zrobili w Muay Thai. Co my tu mamy? Kolano w tułów w parterze. Kolano w tułów? Kolano w tułów 1? O co tu chodzi? Jakieś nowe są... Jakieś nowe rzeczy? Kolano w tułów 1. Co to jest w ogóle? Obalenia w zapasach. Tutaj w sumie moglibyśmy sobie na tym poziomie poćwiczyć obalenia, nie? Mamy poziom trudności SI łatwy, ale to dlatego, że jesteśmy jeszcze na tym poziomie kariery, gdzie ja ustawiłem poziom normalny, a jak wejdziemy do UFC, to ten poziom sam się zwiększy do poziomu trudnego, ale to jest pierwsza kariera, moi drodzy. Prosty wtów, może ten boks. Dobra, może weźmy sobie ten boks, bo ciosy proste, to na początek. Today. Podstawa. I zobaczymy. Okej. Dowolny cios. Wow. Dobra. Ładnie tutaj na szczękę dostał. Okej. Obrażenia przez ciosy w głowę. Tutaj ciosami będę atakował prostymi, bo mamy bonus do tego. Okej. No i dobra. Co, celne ciosy. Dobra. Ukończono. Celne kombinacje. Dobra, mamy prosty. Okej. Otwarty sparring, okej. No to teraz będziemy atakować ciosami prostymi, moi drodzy. To jest trening. Pierwszy trening boksu. Okej. No nasz rywal to już widzę, że ma problem. Trafił go Prakero. Wow. Dobra, spokojnie. Poszło. Dobra, spokojnie. Ale w tempo ten cios. Jeszcze raz w tempo. Ten prawy prosty by się przydało też tutaj podnieść do tego poziomu wyżej. Ładnie. Ale też dałem się trafić. Wow. Gościu. Dobra, nie chciałem go znokautować, ale trudno. Nie będziemy mieli dostępnego treningu bokserskiego już w następnym tygodniu. A raczej do końca tego wszystkiego. Ale okej, dobra. Punkt ewolucji, ewolucja zawodnika, przejdźmy dalej. Okej. Sparring, jaki tam szum medialny. Myślę, że najpierw trzeba zrobić formę, a jak się formę zrobi, to będziemy patrzeć dalej. Widzicie, kurde, tutaj te... A, bo to był prosty i prosty w tułów teraz jest, okej. Dobra, no to musimy zrobić trening Muay Thai. Kolano w tułów w parterze. Aha, w klinczu możemy, ale w klinczu mamy gwiazdki. A co to jest ten... Co to jest te kolano w tułów 1? Czekajcie, muszę wejść do ewolucji zawodnika, bo ja nie wiem, co jest kolano w tułów 1. Pierwszy raz to widzę w ogóle na oczy, coś takiego. Ukryj puste. Kolano w tułów 1. Tu jest kopnięcie żurawia w tułów 1. Aha, czyli to są jakieś takie techniki... Chyba, że wyższy poziom ma po prostu tego. No dobrze, nieważne. Tutaj tego nie ma. Kolano w tułów 1. Gdzie to jest? A, tu jest kolano w tułów 1. R2 z krzyżykiem. Okej, a tutaj jest... Okej, czyli R2 z krzyżykiem. To jest te kolano, które ja będę mógł tam się... Okej.
No dobra, czyli R2 i krzyżyk to jest te kolano, które ja mam na pierwszym poziomie, warto było je, by sobie podnieść wyżej. No dobra, zobaczmy jakie zadania. Tu, okej. Okej. Awesome job, keep going. A teraz ja się dałem trafić w tempo i od razu mnie wyprowadził z równowagi. No kurde. Dobra, mamy. Wejdź w clinch. Okej. Okay. No dobra. Nice work. Nice technique. Good form. Ładnie. Oj, nie mogę nie trafiać, ej. Dobra, mamy. Wyprowadzaj celne uderzenia łokciami. Ops. Ej, no nie mogę, co jest? Ej, no. A mogę zrobić tak, że zrobię tak i... A, mogę w clinchu. No nie ma problemu, tu będzie łatwiej. Dobra. Czyli w clinchu też działają, dobre, bo... Tak, taki nie bardzo mam dobry zasięg, jeżeli chodzi o łokcie, nie? Dobra. Okej, okay. No ja tym kolanem atakuję, bo mam je niżej, jeżeli chodzi o poziom. Okej. Okay. Nie tutaj Prakero trafił. Jeszcze raz. Jeszcze raz, mamy jeszcze parę sekund. Muszę uważać, bo tutaj nie w tempo będę zawał te ciosy, to jeszcze sam się kontuzji nabawię. No właśnie, to co mówiłem. Okej. Okay. No dobra, nie najgorzej jak na tej pierwsze treningi. Takie już bardziej profesjonalne, że tak powiem. Dobra. Dalej. Zobaczymy co tam, jak tam, gdzie tam. Forma dalej średnia, nie mam już więcej punktów, mogę tylko wydać na szum medialny i to zrobimy. Mam obowiązkowy wywiad w lokalnym radiu, no właśnie, dobra, czyli zaraz sobie jeszcze zrobimy. W następnym tygodniu mam już 10 punktów, więc i tak nie wykorzystam ich na nic więcej. Przejdźmy sobie do kolejnego tygodnia. Tak to wygląda tutaj teraz. I od razu ten szum medialny, który trzeba zrobić. Ten wywiad w lokalnym radiu. Ok, zaliczyliśmy to. Zobaczmy, czy możemy jakiś sparring tutaj zrobić jeszcze. Kopnięcia z obrotu. Tutaj nic się nie nauczymy. Tu mamy obalenia w zapasach. Myślę, że to zrobimy. Chodzi o to, wiecie, żebyśmy tutaj wszystkie aspekty jakby sobie ulepszali. No dobra, pozostań w stójce. I możemy dać się sprowadzić. Okej. Okay. Nie udało mu się. Dobra. Dobra, a teraz my musimy obalić typa. Ale za obie nogi, a nie za jedną. L2 i trójkąt kółko. Tak jest. Przejdź do pozycji bocznej i utrzymuj tą pozycję. Dobra, a teraz ciosy w pozycji bocznej. Dobra, jeszcze kilka tych ciosów, czekajcie. Dawaj. Chyba udało się. Aha, otwarty trening zapaśniczy. Ja bym zrobił tak i bym jeszcze te obalenia tutaj ogarnął. Dobra. Okej. Okay. A, trójkąt rękoma mogę. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Próbujmy. Dobra. Może coś się uda. Okej. Okay. Don't stop now. 30 on the clock. Kugarda. I jeszcze jeden trójkącik. Próbujemy, moi drodzy, a co? Trzeba się uczyć nowych rzeczy. Trójkącik rękoma. Dobra, raz złapany. No proszę, trójkąt rękoma wpadł mi na poziom trzeci. W tym momencie.
Fajnie, fajnie. Okej. Myślę, że w porządku. Po punkt ewolucji dostaliśmy jakieś w ogóle ewolucje ruchów. Okej, czyli okej, dobra. Czyli po prostu nam się umiejętności polepszyły. Tu mamy tutaj tak w taki sposób pokazane. Przejście w zapasach, obalenia, okej, łokcie w parterze. Wszystko mamy, no tak wiecie, na tych poziomach pierwszych, ale na spokojnie. Na spokojnie. Dobra. Jak tam punkty treningowe 10, to nie zrobimy zbyt wiele. Możemy tylko szum medialny i przejść do następnego tygodnia, no bo tutaj nic więcej nie mam. Forma jest średnia, czyli jeszcze kiepsko. Przechodzimy do kolejnego tygodnia przed tym pojedynkiem. I tutaj musimy już zrobić jakiś sparring, bo mamy formę średnią, a ja nie chcę mieć tak słabej formy. O, kopnięcia w nogi, tylko że kopnięcia mamy na dobrym poziomie. Ciosy w parterze mamy na poziomie pierwszym, więc myślę, że też byłoby dobrze sobie to zrobić. Tu mamy przytoczenia w BJJ. Tutaj ciosy. Co tutaj zrobić, moi drodzy? To... Bo kopnięcia w nogi mam na dwie gwiazdki i na trzy, to sobie mogę, wiecie. Ja raczej będę kopał dużo. Na treningu róbmy to, co jakby mogę polepszyć tutaj łatwiej, nie? Ciosy w parterze, przetoczenia. Łokcie w parterze. A weźmy te zapasy. Łokcie to jest coś, co mi się przyda, bo jeżeli przeciwnik będzie rozbity i mnie obali i ja go na przykład będę mógł przewrócić, przekręcić się w parterze, to wtedy mogę go łokciami mógł dociąć, że tak powiem, to rozcięcie. Okej, muszę zadawać ciosy. Mogę się dawać. Dobra, ale to jest... Wstawaj, Prekeru, ty musisz zadawać ciosy. Obali przejść do półgardy, okej. A, do pełnej gardy, okej. Czekajcie, o. Dobra, pełną gardę przez 3 sekundy. Dobra, mamy to. I teraz ciosy z pełnej gardy. Dobra, weszło. Okej, to teraz róbmy tak. Ja bym chciał sobie te łokcie tutaj, że tak powiem, robić. Tylko jeszcze kondycja jest, nie? Trzeba na spokojnie. No. Dawaj, dawaj tu, Prekero. Na boczek. Mamy jeszcze kondycję w miarę. Tyle łokci. Ile wejdzie, tyle dawaj. Ile wejdzie. Ile fabryka dała. Dawaj. Okej, kondycji nie ma. Tu to mógłbym odpalić tylko jedną rzecz, gilotynę. Ale nie wiem, czy to wyjdzie, bo mam kondycji mało. Ale, o właśnie, to jest to, nie? Kondycji było za mało, moi drodzy, i nie byłem w stanie go tutaj złapać. Ale myślę, że wyszedł całkiem spoko ten trening. No, przejścia. Łokcie w parterze nam trochę się podniosły. Okej. No nie mogę tutaj być jednopłaszczyznowym fighterem. Zresztą dobrze o tym wiemy. Bez zapasów tutaj nie ma czego szukać, przynajmniej na tym poziomie podstawowym. Dobra, jak tam forma szczytowa, mamy punktów ile jeszcze? 55, więc myślę, że jeszcze coś można byłoby zrobić. Przytoczenia w BJJ, łokieć w parterze, tu moglibyśmy jeszcze zapunktować z tymi łokciami. Ale w BJJ są te przytoczenia, nie? Te przytoczenia to też jest rzecz ważna. Pnięcie w nogę, tu to na spokojnie. Co tu zrobić? Ile dostanę tu punktów? Tu mam, dobra, zrobimy to, bo tu mogę więcej punktów dostać, nie? Dobra, zapasy. Niech będą zapasy tym razem. Prowadzę uderzenia. Nie no, gościu będzie mi tutaj... Wstawaj, Prakero, bo tutaj nie ma czasu.
Musimy kopać, kopać. Kopiemy, kopiemy. A to też się liczy? No nie, no nie, wstawaj, wstawaj, wstawaj. No co za gościu? Wstawaj, prakero, dawaj szybko, no. Cały czas będzie mnie obalał, cholera jasna. Wstawaj, wstawaj. No nie to. Dobra. Obalenia są L2 i to. Dobra, obalenie jest, jest. Co dalej? Do pełnej gardy. Dobra, pełna garda. Dobra, i co dalej? W pełnej gardzie musimy zawać ciosy. Dobra, zadałem cios, okej. Okay. I otwarty trening, no to idziemy na łokcie w takim razie. O ile kondycji mi starczy oczywiście. Ej, ale nacisnąłem, co jest? Byłem w pozycji bocznej, dawaj to łokcie. Ale skubany tutaj się dobrze broni. Dawaj, pozycja boczna. Ach, no nie zdążyłem, myślałem, że się uda. Nie zdążyłem, ale okej, okay, okej, okay, moi drodzy. Jest dobrze. Jest dobrze, mamy punkty. Zadania sparingowe wykonane, więc możemy sobie przejść dalej tutaj. Okej. I zobaczmy, forma szczytowa. 5 punktów, więc tutaj nic więcej nie zrobię. Czekajcie, przejść do następnego tygodnia. Nie wiem, czy to będzie już tydzień walki, czy jak to działa. A nie, jeszcze mam punkty, okej, czyli jeszcze jeden ten. Jeszcze mogę jakiś trening zrobić. Tutaj mogę zaprosić, żeby nauczyć się nowych ruchów. O, ciekawe. Czekajcie, bo tego nie zobaczyłem jeszcze. Koszt. No właśnie, co tutaj? Trójkąt. Unieruchomię ręki w trójkącie w pełnej gardzie. W dole wyprostowane. Aha, okej. Okay. Tu mamy kopnięcie obrotu. Tu mamy kopnięcie pytajnikowe. O, kopnięcie pytajnikowe to jest jedna z tych rzeczy, które ja bym chciał mieć. No i tego się nauczymy, moi drodzy, bo ja lubię te kopnięcia nogą. Poza tym mamy kickboksera, więc on ma te kopnięcia okrężne szybsze, nie? Dobra. O, weszło. Dobra. Nie to, prakero, spokojnie. Dobra. Trafiłem. Weszło jeszcze raz. Okej. Tak trochę jak Wonderboy, jak Steven Thompson, nie? Takie kopnięcie to jest dosłownie. Dobra. Wow! Stary, jeszcze kontuzji się. No zajebiście, już zredukowano mam tą. Ja tu się chciałem techniki nauczyć, a ten mi zredukował moją odporność na rozcięcia. No pięknie. Ale typ. Dobra, czekajcie. Nie jest, nie ma lekko. Nie ma lekko. Dobra. No, co jest, że ja się tak daje trafiać? Zamroczony jestem. Jeszcze muszę raz go trafić. Dobra, udało się, udało się. Gościu to jest zamroczony, ale prakero tutaj ma osłabioną tą odporność na rozcięcia, więc będziemy musieli zainwestować, bo mamy tą lekką kontuzję. Okej, okay, czyli będziemy musieli wydać hajsiwo. Na to. No dobra, no trudno, moi drodzy. To jest ostatni tutaj jakby etap tego przygotowania do tego pojedynku w Dana White Contender. No wiem właśnie, że musimy przejść do zawodnika. Tutaj mamy odpoczynek dałem, co ja dałem? Dobra, inaczej. Ile mamy punktów? 25. I tak, tutaj nic nie zrobimy. Szum medialny możemy sobie zrobić tylko jeden. Umowy sponsorskie to nie sądzę, żeby na tym etapie były. Ale na pewno musimy tak. Weź sobie, moi drodzy, do ewolucji zawodnika.
I tutaj uzupełnić te rozcięcia, na które straciliśmy punkty. Mamy 72 punkty. Wytrzymałość jest na 3 gwiazdki, więc jest całkiem w porządku. Obrona przed... pozycja górna, czekajcie, jest obrona przed poddaniami, mamy na 2. Ja bym dał tutaj na 3 tą obronę, ale zobaczcie, że... A, obrona przed poddaniami, ale nie ma obrony przed obaleniami. To jest ta rzecz, której ja tutaj, której tutaj nie widzę. Okej, tu mamy na 3, tutaj mamy celność, tak. Praca nóg, zmiana pozycji walki, obrona... A, tu jest, przepraszam, są obrona przed obaleniami, tutaj jest. Ja jestem ślepy, to było w stójce, nieważne. 2 gwiazdki. Dajmy celność na 3. Okej. Dajmy te ręce tutaj na te 2,5. Mamy 9 punktów, no ja tutaj nie będę się rozdrabniał, jeśli chodzi o atuty. Zostawiamy te szybkie nogi i bombę w górę. Później jeszcze te ciosy proste, ale to dopiero jak będziemy w UFC. Dobra, myślę, że możemy, moi drodzy, przejść. Możemy przejść do tygodnia walki. Bo to jest to, na co czekaliśmy. Tutaj mamy informacje od trenera. Jeśli naprawdę chcesz tego kontraktu w UFC, lepiej postaraj się odesłać przeciwnika przed czasem. Dasz radę? No postaramy się. No żebyśmy dostali kontrakt w UFC, musimy go znokautować. To jest to, o czym ja właśnie też mówiłem, moi drodzy. Musimy go znokautować. Dobra, przechodzimy tutaj. Nie ma co czekać, bo i tak już tutaj ten trening, pokazanie tego treningu zajęło trochę czasu, ale... Dobra, zobaczmy. Good snaps. All right, champ, all right. We had a great training camp. You couldn't be more ready for this fight, okay? Just remember everything that we've been working on. Watch your stamina, offense and defense. Read your opponent, okay? Tak jest. And stay cool when the shit gets hot. Andy Santia, coach. Hey, she said it. Sorry to interrupt you guys. Just wanted to wish you both good luck. Hope everything went well at the PA. It was incredible, honestly. Thank you so much. Yes, indeed. And we hope to come back again sometime. Of course, but... win your fight first, okay? Good luck. I was just about to tell you that. All right. How you feeling? Pierwszy pojedynek, moi drodzy. Pierwszy pojedynek taki poważny. W karierze Prakero tutaj zobaczymy, jak sobie poradzi. Jeżeli marzymy o UFC, musimy znokautować rywala. To jest pewne. No ja postaram się to zrobić. Zobaczmy. Waga półciężka. Jest Prakero. Jest Marcelo Diaz. Ale ma kurde skubany zaros pod nosem. No i dobra. Nic się nie dowiedziałem o naszym przeciwniku, więc będzie ciekawie. Nie wiem, jakie ma umiejętności, ale już widzę, że stójkowe duże. Okej. Okay. Ładne kopnięcie. To jest ta technika, której się nauczyliśmy. Nie będziemy z nią szarżować, ale chciałem tylko sprawdzić. Okej. Okay. Ja widzę, że się... A, już sprowadzasz, tak? Sprowadzasz? No dobrze. Nie ma, chciał uciec. No gościu, sprowadzasz nas tutaj. Na spokojnie, na spokojnie. Okej, jesteśmy w pozycji tylnej. Ale ja wstaję, bo ja chcę tutaj walczyć. Ładne kopnięcie, Prakero teraz trafił. Wyprzedził ładnie tymi prostymi. Trafił, dobrze. A, widzę, że mamy chyba zapaśnika. Ja będę go tymi łokciami tutaj w parterze trafiał. Dobra, uwaga, żebyśmy się nie dali zapędzić za bardzo przeciwnikowi. I kontrolujmy wytrzymałość, bo jeżeli nas będzie chciał poddać, to nic nie zrobimy, nie mając staminy. Dobra, okej. Okay. Pełna garda, to jeszcze łokcie. Z pleców, ale na spokojnie. Dobra, dobrze, Prakero. Okej. Okay. Jeszcze tymi łokciami. Ale musimy pamiętać, że ja tu chciałbym wygrać przez knockout, nie? Jeżeli myślę o tym, żeby wygrać z przeciwnikiem, muszę go znokautować. Dobra, czekajcie, pół garda i kąt stamina, bo już jest niebezpiecznie. Troszeczkę. Ojojoj.
Dobra, jeszcze jest szansa się wydostać z tego. Pełny dosiad niestety, ale szybko się udało zmienić pozycję. Dobrze, Prakero. Bardzo dobrze. Oj, pełny dosiad ma przeciwnik, ale ja próbuję szybko z niej uciec. Okej. Okay. Spróbujemy wstać. Dobra, udało się. No i teraz tutaj go musimy trochę poobijać. Okej. Okay. Spokojnie. Ładna kombinacja teraz. Okej. Okay. No i znowu na Sobala skubany. No dobra, no to jak na Sobala. To pełna garda i próbujemy tutaj w takim razie. Ja będę go tymi łokciami bombardował z dołu. Cały czas. Dobrze, Prakero. Jeszcze raz. Tak jest. Tylko nie oddawaj go. Tu mamy 3 rundy. Spokojnie. Przyjdzie nasz czas. No, widzicie, ucieka już. Poczuł te ciosy. Okej. Okay. No, już weszła ładna kombinacja. Dobrze, dawaj go, Prakero. Oj, dobra, nie mam jeszcze łokci wszystkich odblokowanych, bo się nie mogę tak uczyć ich. Dobra. Ale już ma obitą tą twarz w tym miejscu. Dobra, spokojnie, bo kondycja. Do półgardy tylko jak się uda, okej. Okay. Ojejaja, ładnie tutaj nas zaskoczył, lekko. Okej, okay, Prakero, spokojnie. Spokojnie. Dobrze. Ładnie te łokcie z tych pleców idą. On tutaj, niech się nie czuje zbyt pewnie, ok, kontroluje nas w tym parterze, ale tak łatwo się nie poddamy. Dobrze. Ale tu już nie byłem w stanie uciec. A cały czas tymi łokciami będę konsekwentnie go tutaj obijał. Dobra, na spokojnie. Jak nie tak, to tak. Tu też te ciosy ważą swoje. Dobrze, Prakero, trzymaj go. Tak jest. Cały czas konsekwentnie. Daje się trafiać. Dobrze, koniec tej pierwszej rundy. Koniec pierwszej rundy. Myślę, że wyszło całkiem ok. Myślę, że całkiem w porządku. Tutaj jeszcze powtórka. Kilka razy trafiliśmy. Kombinacje weszły. Jeszcze tutaj nabiera pewności Prakero w tym pojedynku. I myślę, że tą pierwszą rundę na pewno wygrał, bo mimo, że przeciwnik go obalał, no to zadawał tutaj zdecydowanie więcej ciosów i to powinno zapunktować na jego korzyść. Runda druga. Dobrze. No. Ładna kombinacja. Na bebeczki teraz. Weszło na blok. Okej, okay, znowu nas tutaj obala. To ja znowu będę te łokcie tutaj mu. Wow. Dobra, uwaga, Prakero. Spokojnie. Cały czas te łokcie. Pojedynek trwa 3 rundy. Tutaj nam się nie spieszy aż tak, żebyśmy... Konsekwentnie tutaj, moi drodzy. O, i nie udało mi się zablokować przejścia, ale wracamy do półgardy. Znowu nas tutaj. Łokcie, łokcie. Dobra, spróbujemy wstać. Uda się. Ok, bo już kondycji mało, a widzę, że on ewidentnie tutaj próbuje do parteru dążyć. Jeszcze mam problem z wyczuciem dystansu. Okej, okay, spokojnie, Prakero, spokojnie. Dobra,
No i znowu nas obala skubaniec. No to ja znowu będę łokciem go tutaj bombardował. Tylko cały czas wyczuciem, bo tak, bo on tutaj... Ajajaj, pełny dosiad ma, niestety. Musimy wytrzymać. Do pół gardy szybciutko, tylko nie można tego robić tak... O, dobra, okej. Dobra, wstajemy. Wow, dałem się trafić, niebezpiecznie, bo jak przyjmujemy te ciosy... Kurde, znowu nas obalił. No dobrze. Mogłem go próbować poddać, ale ja bym chciał go znokautować. Trochę ma już obite tą swoją lewą stronę. Ale go trafił, Prakero. Ale, a nie, to on mnie trafił, a ja myślałem, że to on jest podłączony, okej. No dobrze. Okej. Trafiłem teraz. Dobra. No, musi uważać, Prakero, bo już ten nos rozbity. Okej, okay. Już próbuję obalać. Już próbuję obalać typ. Stracił równowagę. Może kolanami troszeczkę. No właśnie, może to będzie też dobra broń ciekawa. Ale pod warunkiem, że to nie on nas będzie obijał. Oj, oj, oj. Wstawaj, Prakero, wstawaj. No przy okazji, BJJ. No kurde. No to... Dobra, spokojnie, bo kondycji jest coraz mniej. Minuta do końca rundy nie daje nam tak stać łatwo. Oj, 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 kolano tutaj idzie. Dobra, spokojnie. Oj, oj, oj. Trafione, ale musimy uważać, bo cały czas ta kondycja tutaj jest niebezpiecznie niska. Dobra, Prakero. Oj, 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 oj. Ciężka walka. Ciężka walka, ale nie, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Spokojnie. Zawsze doszły te łokcie. Dobrze, Prakero. Dobrze, dobrze. Spokojnie. Spokojnie. No to jak nie tak? No to tak, moi drodzy, bo robi się niebezpiecznie. A przeciwnik tutaj naprawdę stawia... Raczej sprawia problemy ogromne. Dobra, idźmy dalej, zobaczmy, bo tutaj nie ma co czekać. Runda trzecia, musimy to teraz skończyć. Jest szacunek. Jest kondycja. No, nie mogę wyczuć dystansu. Trafił Prakero, ale kondycja jest niebezpiecznie niska tutaj, nie może tak szaleć. Okej. No znowu tutaj próbuje nas obalać, tak naprawdę obalał nas od pierwszej rundy. Wow. Dobra, spokojnie. Prakero, musi mi bać, moi drodzy, że tak tutaj to mozolnie idzie, ale ja po prostu też się uczę gry jeszcze. Ładne kopnięcie. Kolejne. Ładnie w tempo. No, kondycja nie jest w najlepszym stanie.
No i właśnie niebezpieczne jest to, że w momencie jak nie trafimy tą kombinacją, a nas przeciwnik skontruje, to może... Ojojo, już nas podłączył lekko. Ja mam inny pomysł. Dobra. Spokojnie. No ja nie chciałem tego, co jest. Okej, no chcesz nas obalać, nie ma problemu. Ja mam jeszcze gilotynkę, którą mogę też wykorzystać w jakiś sposób. Okej. Jest dosiad, ale kondycji brakuje. Dobra, Parker, próbuj go może obijać tymi ciosami. Tylko uważaj na kondycję. Okej. Zadawaj te ciosy, zadawaj, bo widzę, że już jest obity. Tylko nam trochę brakuje kondycji. Dawaj, Prakero, powolutku, powolutku. Kurde. Oj. Dobra, udało się jakoś wykaraskać z tego. Dobra, pełna garda. Nie mam kondycji, kurde, no. Kondycji brakuje, 2 minuty. 2 minuty zostały. Nie ma prakero kondycji tutaj. Myślę, że musimy go sprowadzić i próbować go obijać w parterze. Tutaj nie ma co. Po prostu nie mamy już kondycji na więcej. Spokojnie, minuta 30. Okej, w ten sposób. Tylko czy nie zabraknie nam kondycji? No niestety. Nie mamy kondycji, no. Przeciwnik trochę lepiej tutaj dysponuje kondycją niż my. Dobra. Dobra, próbujemy. Gilotynka. Złapał go czymś. Dobra, gilotyny poziom 3. Tylko brakuje tu kondycji, kurde, żeby to skończyć. Dawaj, Prakero, no. Nie ma kondycji, no. Co za pech. Brakuje kondycji. Brakuje, moi drodzy, kondycji. Jeszcze przeciwnik tutaj oddaje plecy. Ale czy będzie Prakero w stanie to wykorzystać? Dawaj. Ja wiem, że kondycji masz mało, ale przeciwnik też jej ma mało. Dawaj. Jest, wygrał, niestety nie przez knockout, ale po bardzo emocjonującym pojedynku tutaj, moi drodzy, udaje się w końcu tutaj z zaplecy wejść i Prakero, zobaczcie, jak zmasakrowaną ma twarz, udało mu się go złapać, tak naprawdę w duszenie z zapleców i tutaj... Na całe szczęście, no nie udało się, moi drodzy, skończyć tego starcia widowiskowo przez knockout, ale wygraliśmy, to jest najważniejsze. Raczej do UFC nie wejdziemy, ale zebraliśmy cenne doświadczenie. Tak to tutaj wyglądało. Nawet ciekawe, jak w ogóle jak wyglądała sędziowska karta. 20 na punkty wygrywaliśmy. Na punkty wygrywaliśmy także. Dana White nie wyszedł do nas, więc niestety nie będziemy w UFC na tym etapie naszej kariery jeszcze walczyć. Dostaliśmy kontrakt w UEFA. I tutaj będziemy się mierzyć z rywalami. No UFC jeszcze musi chwileczkę poczekać. I tak to wygląda, moi drodzy. Ale pojedynek mógł się podobać. Mi się podobał. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie mój film, kliknijcie w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. No i oczywiście
czekajcie na kolejne odcinki w karierze Prakera w grze UFC 5, bo na pewno one się będą pojawiać. Nie wiem jeszcze z jaką intensywnością, ale będą. A ja teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.